wygnańcy. Ich twarze czarne od żałobnych pieśni i modlitw. Ile twarzy czyni ojczyznę? Wracają wygnańcy, pochyleni jak przed trumną. Nie myślą o nocach trwogi. Teraz liczy się ziemia. Dotknąć jej wargami, jak przed snem dziecko. Ilu żywych tworzy ojczyznę? Nikos Hadzianikolaou urodził się w 1935 roku w Tryfilii w Grecji. Przyjechał do Polski mając zaledwie 15 lat. W Grecji ma rodzinę i wielu przyjaciół. W Poznaniu ukończył filologię polską, w Poznaniu też mieszka i tworzy. Debiutował na łamach prasy literackiej. Wydał kilkanaście tomów poezji. Zajmuje się także tłumaczeniami. Przybliża nam literaturę grecką, a Grekom polską. Z poetą rozmawia Marek Wawrzkiewicz. Życiorys Nikosa Hadzianikolaou jest życiorysem nietuzinkowym. Nie będę oczywiście Nikosa pytał o dokładne daty, kiedy się urodził. Chciałbym rozpocząć od pytania, jak wchodziłeś, Nikosie, w język polski? Jak się rodziła twoja poezja w języku polskim? No, oczywiście, kiedy przyjechałem do Polski, mając lat 15, nie znałem w ogóle języka polskiego. Miałem ogromne trudności z wymową, czasami dzisiaj można zaobserwować. Chociaż pierwsze moje teksty powstały w Grecji, kiedy miałem lat 12. Oczywiście do tych utworów w tej chwili się nie przyznaję, ale one były potrzebne dla kształtowania stylu, charakteru pisarskiego. No a w Polsce kończyłem gimnazjum, szkołę muzyczną razem z bardzo znanym śpiewakiem Paulosem Raptisem, a potem studia polonistyczne w Poznaniu. Pierwsze teksty oczywiście, tak jak wspomniałem, pisałem w języku greckim, potem swoje teksty tłumaczyłem na język polski. I to były właśnie te pierwsze początki. Już na studiach tłumaczyłem własne teksty greckie na język polski. No i debiutowałem w 56 roku w języku greckim, a w 58 w języku polskim. Czy wtedy, kiedy zaczynałeś pisać, pisałeś swoje wiersze w języku polskim, czy pisałeś je najpierw w myślach po grecku, a potem je tłumaczyłeś na polski, czy myślałeś po polsku? Raczej po grecku, tak. Po grecku myślałem i to te skojarzenia raczej były właśnie typowo greckie. Dużo wspomnień, reminiscencji, motywów greckich, motywów mitologicznych. Chyba to ten rodowód raczej zadecydował o moim jakby awansie poetyckim, literackim. Myślę, że dopiero po latach chyba uświadomiłem całkowicie, że poezja jest nie tylko sprawą osobistą, nie tylko samorealizacją, wtajemniczeniem, może nawet więcej sprawdzianem słów, myśli, uczuć, odsunięciem i uświadomieniem jakby ich realnego kształtu. Powróćmy do tego zarania. Czy mógłbyś sobie przypomnieć, jacy poeci greccy i jacy poeci polscy rozpoczęli w tobie poezję? Jak to się stało? Od jakich poetów wzięłeś coś? Od jakich poetów wzięłeś pomysł na to, żeby w ogóle być poetą? Ja myślę, że moja twórczość znajduje się na styku jakby kultury greckiej i kultury polskiej.
Na pewno tu zadecydowały w dużej mierze twórczość wybitnych poetów greckich i wybitnych poetów polskich. Szczególnie zainteresowałem się twórczością romantyków polskich, między innymi twórczością Słowackiego, Norwida, których potem tłumaczyłem na język grecki. I ta chyba twórczość była mi bliższa ze względu na sytuację, w jakiej znajdowali się tamci poeci romantyczni, bo często na emigracji i ja również przecież znalazłem się właśnie w Polsce. I ta sytuacja takiego jakby tłacza poety w jakim stopniu zadecydowała o mojej przyszłości i poetyckiej. I tak jak wspomniałem, Słowacki, Norwid z polskich, potem może wcześniej Kochanowski, Staw z późniejszych, a z poetów greckich myślę, że najwybitniejszy chyba poeta Seferis, laureat Nagrody Nobla, Ritsos, z którym mam bardzo bliskie kontakty. Myślę, że te kontakty w dużej mierze przyczyniają się do spopularyzowania poezji greckiej w Polsce i odwrotnie, oczywiście poezji polskiej w Grecji. Janisa Ritsosa polski czytelnik zna. Jest przecież poetą szerokiej, pełnej frazy. Jest poetą dużych form. Ty jesteś poetą form ulotnych, form krótkich, małych. Jak to w ogóle się ma twoja twórczość poetycka do współczesnej poezji greckiej? Tak, początkowo też pisałem właśnie takie utwory jakby szerokiego oddechu, ale zrezygnowałem z tej formy. Myślę, czy uważam nawet, że poezja współczesna powinna być rzeczywiście bardzo taka skrótowa, skondensowana, wyrazista, w dużej mierze taka epigramatyczna, tak, epigramatyczna. I to jest charakterystyczne chyba dla mojej twórczości. Próbuję w sposób krótki oddać przeżycia, myśli, doznania, oddać to, co ten świat mój wewnętrzny, czas, powiedziałbym nawet wewnętrzny i nie tylko wewnętrzny. Właśnie w formie bardziej skrótowej, skondensowanej, oczywiście metaforycznej, bo dużo w mojej poezji jest metafor, dużo takich zwrotów charakterystycznych dla poezji nawet może i greckiej, i antycznej, bo tak jak napisałem w jednym z utworów, Ikar dał mi swoje marzenia, a Syzyf ciężki głaz. I to jest właśnie ten ciężki los, ale z drugiej strony marzenia, które pozwalają egzystować i tworzyć. Tu pozostać. Tu pozostać na zrujnowanych murach pałacu Afrydów, z ranami Agamemnona na ciele, z ostrym sztyletem Orestesa w ręku. Tu pozostać przed ostatnią bramą Teb, z ciałem Polinika w rękach. Nie bać się sabatowych modłów Eryni, nie bać się kołujących sępów. Tu pozostać z krwią ociekającą jak wosk ze skrzydeł Ikara. Gdybym cię określił jako poetę rozdartego między dwoma ojczyznami, powiedziałbym prawdopodobnie zbyt wiele. Ale jest taka rzeczywistość, że i swoim istnieniem poetyckim jesteś i tam, i tutaj, i swoim życiem własnym, swoim życiem jesteś oczywiście więcej w Polsce niż w Grecji, ale i w Grecji też jesteś. I nawet życiem rodzinnym jesteś trochę tu, a trochę tam, bo dwoje twoich dzieci mieszka w Polsce, jedna córka mieszka w Grecji. Jestem szczęśliwy, że pochodzę z kraju ulepionego ze słońca i równocześnie szczęśliwy, że mieszkam w Polsce. No i tak jak ja często powtarzam, mam dwie ojczyzny i przez to bogatszy od innych. I to, ten rodowód, ten pobyt tu i tam i to rozdarcie, jak to określiłeś, pozwala w zasadzie egzystować jako twórca przede wszystkim, jako poeta i inspiruje, w dużej mierze inspiruje. Będąc właśnie w Polsce, tłumaczę autorów greckich, szczególnie poetów. Między innymi wydałem antologię poezji greckiej Nowe przestrzenie Ikara,
która już miała aż 3 wydania w Polsce i dosyć szybko zniknęła z półek księgarskich. Świadczy o tym, że poezja grecka ma już swoich czytelników. Ale tłumaczę przecież nie tylko poezję, bo wydałem między innymi znakomitą powieść Kazantzakisa Grek Zorba, która stała się przecież bestsellerem literackim nie tylko w Grecji, ale również w Polsce i w innych krajach. Potem wydałem antologię noweli greckiej, Poławiacze gąbek. No a w tej chwili, to jest ciekawe też zjawisko, tłumaczyłem, czyli zainteresowałem się poezją wybitnej, starożytnej właśnie poetki Safony. I po raz pierwszy Safona ukaże się z przekładu greckiego, bo do tej pory znana była w Polsce z przekładu angielskiego pani Brzostowskiej. Żeby cię polscy widzowie nie posądzili, że jesteś bardziej po stronie, sercem po stronie greckiej, musisz powiedzieć wobec tego, co robisz, kiedy jesteś w Grecji. Tak, no więc coraz bardziej drukuję, coraz częściej drukuję w prasie greckiej. Zapraszam poetów tak samo tu do Polski, między innymi podczas warszawskiej jesieni była grupa poetów greckich, z którymi przyjaźnię się. W listopadzie, na Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu też przyjeżdżają poeci z Grecji. No a tu, a w Grecji będąc, tłumaczę oczywiście poetów polskich, tłumaczę utwory wybitnych twórców naszych. Na przykład jakich? Z poezji na przykład Kochanowskiego tłumaczyłem Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, grupa Agamemnona Słowackiego, zresztą bardzo cieszył się ogromnym powodzeniem w Grecji, Broniewskiego, między innymi Bagnet na broń. No a z poetów współczesnych i Grochowiaka tłumaczyłem, i Herberta, i Śliwiaka, i Tadeusza Nowaka, i innych, Safa i tak dalej. Kieruję się w jakimś stopniu własną jakby poetyką, drukuję czy tłumaczę utwory. Z jednej strony potwierdzone przez czas utwory wybitnych twórców, a z drugiej strony te, które najbardziej mi w jakimś stopniu odpowiadają. Tak, odpowiadają swoją poetyką, swoją miarą, wartościami, uniwersalnością. Czy w Grecji czyta się wiersze? Poezja w Grecji przeżywa renesans. Co drugi poeta jest prawie, co drugi Grek jest poetą, bo już wszyscy piszą. Najwyższym miernikiem to jest właśnie określenie poeta. Każdy chce być poetą. Tych książek poetyckich w Grecji ukazuje się bardzo dużo, 2000, nawet więcej rocznie, a u nas nie wiem, 200 chyba, więc różnica ogromna, bo 200 a 2000, zważywszy, że Grecja liczy 10 milionów, a nie 40 prawie. Ale poeci wydają własnym sumptem. Tylko przeważnie właśnie poeci wydają własnym sumptem. Czyli może na pewno jest ułatwiony druk, start, debiuty są o wiele ułatwione, ale z drugiej strony ilość wcale nie obniża właśnie tego poziomu, tej rangi poezji właśnie greckiej. W czasie listopada poznańskiego pokazywałeś film o mniej znanych poetach. Zauważyłem tam poetę nazwiskiem Hadzi Nikolaou. Tak, to jest mój kuzyn, który mieszka w Delfach. Wspaniały człowiek, Zorba, jak tak go określiłem właśnie, to jest Zorba, kocha Polaków, kocha poezję, pisze wiersze, a ukończył tylko 4 klasy szkoły podstawowej. I to jest ciekawe zjawisko właśnie, to co przedtem mówiłem, że każdy jest, co drugi Grek jest poetą i to się sprawdza między innymi na tym kuzynie Wasilisie, który zajmuje się w zasadzie handlem. On jest handlowcem, on ma sklep, ma hotel w Delfach, tak samo się nazywa jak ja. I pisze właśnie wiersze, a czasami nawet do klientów mówi wierszem. Jest to wspaniałe, tak. Może z Grecji znowu przyjdą do nas jakieś nauki, bo nie wiem, czy się zgodzisz z tym, co głoszę wszędzie, że sytuacja w polskiej poezji jest sytuacją sztuki niechcianej, sztuki bardzo niepopularnej. Tymczasem w Grecji jest ona, jak mówisz, potrzebna. Co zrobić, żeby polska poezja była potrzebna? To pytanie dotyczy ciebie bezpośrednio jako polskiego poety. Tak, no ja specjalnie nie narzekam, bo moja poezja ma już swoich czytelników. Zresztą znikają szybko z półek księgarskich, chociażby ubiegłoroczny tom Słoneczny żal
który miał nakład 10 tysięcy egzemplarzy. Może dlatego, że ona jest trochę egzotyczna, jest trochę inna niż w dużej mierze poezja polska, taka anonimowa, bardziej niektóre są eksperymentalne, a u mnie raczej tu, ponieważ Zadrogowskaz i Miarę przyjąłem starogrecki, a więc ogólnoludzki ideał równowagi między dążeniami rozumu i serca, ciała i ducha. I myślę, że te wartości właśnie uniwersalne, ogólnoludzkie, ta afirmacja życia w jakim stopniu pozwala tej poezji egzystować i dlatego ona ma swoich właśnie czytelników. Oczywiście świadczy to o tym, że jestem nie tylko wśród dobrych Polaków, jak pisałem kiedyś w jednym z utworów, ale wśród ludzi, którzy dążą do afirmacji życia, do dobra i piękna, do ogólnoludzkich idei i duchowej doskonałości. O tym może świadczyć wiersz pod tytułem Nie usłuchałem. Pozwolę przytoczyć. Mówili mi, nie ufaj ludziom, zmieniają maski. Strzeż się ludzi, zdziesiątkują ci uczucia. Nie patrz ludziom w oczy, stracisz wzrok. Nie usłuchałem. Powiedziałeś o, i zgodzę się z tobą bez żadnych zastrzeżeń, o popularności swojej poezji w Polsce. Czy możesz się również uważać za poetę popularnego w Grecji? Tak. I jako poetę, i jako tłumacza też. Wydałem między innymi w Grecji Wybór, Dyskobol z Polski, a więc to znowu nawiązanie i do literatury, do kultury greckiej mitologii, ale również do tego mojego rodowodu polskiego, a więc Dyskobol z Polski. Tom, który rzeczywiście też rozszedł się bardzo szybko i miał ponad 20 recenzji, a więc to mimo, że ukazał się ten Wybór w 1981 roku, jeszcze niedawno w grudniu była następna recenzja. Więc świadczy o tym, że ta poezja jest ciągle żywa i zainteresowanie tą poezją jest duże. Może właśnie dlatego, że jestem, tak jak mówiłem, na styku właśnie tych kultur, jakby próbuję zbliżyć do siebie kulturę obu swoich ojczyzn, tej pierwszej prawdziwej, tej drugiej także prawdziwej. Myślę, że będzie ciekawe dla naszych widzów, dla naszych słuchaczy, jeśli krótki wiersz powiesz, swój własny wiersz powiesz po grecku. No, może taki fragment krótki. Mana glikia patrida mas anthoste fenomeni panda stonuse echume Ellada doxasmeni. Bardzo melodyjny i dźwięczny jest język grecki. No i chyba dlatego poezja i muzyka przeżywa renesans i jest tak lubiana w Polsce. Jak to jest w tej chwili? Kiedy piszesz wiersz po polsku, czy myślisz, czy myśli ci się ten wiersz po grecku, czy myśli ci się po polsku? I kiedy piszesz wiersz grecki, czy myślisz po polsku, czy jest to tak zupełnie jakieś samoistne, twoje indywidualne myślenie? Ja myślę, że jest to już zjawisko chyba naturalne. W tej chwili piszę tylko w języku polskim. I swoje, to jest też ciekawe zjawisko, swoje teraz polskie teksty tłumaczę na język grecki. Czyli odwrotnie niż było na początku. Tak, na początku. Ale jest to chyba zjawisko naturalne. Zasymilowałem się w tej kulturze, w języku. Uważam język polski za swój język narodowy, tak jak język grecki, tym bardziej, że nie mam żadnych kłopotów z tymi językami i cieszę się, że mogę mówić i pisać w języku właśnie słowackiego i w języku Homera albo Rycosa, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Tak. Co przewidujesz w najbliższej przyszłości? Bo że będziesz wiersze pisał, to oczywiste. Ale jakich poetów greckich chciałbyś przybliżyć polskiemu czytelnikowi i odwrotnie? Tak, w tej chwili przygotowuję tom poezji Kawafisa. Jest to najciekawszy, chyba najwybitniejszy twórca, poeta XX wieku w Europie, który stał się symbolem
poezji światowej, nowoczesnej poezji. I to będą właśnie jego utwory. Dołączę również teksty poetów polskich nawiązujących do jego twórczości, do jego osoby. To poezja Kawafisa. To jest jeden tom poezji, który przygotowuję w tej chwili. Chciałbym przygotować antologię młodej poezji greckiej. To jest też chyba sprawa ciekawa, aktualna. Oprócz tego pracuję nad szkicami o poetach greckich. Zresztą wydałem taką książkę Literatura nowogrecka, która też bardzo szybko zniknęła z półek księgarskich, a nasz praca naukowa. Tak, i nasz minister kultury i sztuki powiedział, napisał kiedyś bardzo dobrą, ciekawą recenzję na łamach życia Warszawy, że ta książka zapowiada piękną wiosnę grecką w Polsce. A więc chciałbym kontynuować ten właśnie nurt pracy krytyczno-literackiej. A poza tym w tym roku jeszcze ukaże się moja druga powieść, Niebieskooka Greczynka. Akcja rozgrywa się w Grecji, w Delfach, w Itei, w Pireusie w latach 50. Będzie to moja druga powieść. Mówiliśmy tutaj o dwóch ojczyznach Nikosa Chodzi-Nikolaou. Nie nazwaliśmy jeszcze jednej ojczyzny. Tą ojczyzną jest poezja. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Trzymaj mnie za ręce. Trzymaj mnie za ręce. Zbyt dużo drogowskazów, zakrętów, wzniesień. Trzymaj mnie za ręce. Kroki rozbiegane między zapomnieniem a nadzieją. Nie wystarczy patrzeć. Tyle zaćmień. Nawet nić Ariadny nie wyprowadzi z labiryntu świata. Trzymaj mnie za ręce. Zbyt dużo przeciwności, kruchych godzin, dróg rozwidlonych. Trzymaj mnie za ręce, jak ziemia jabłoń, żeby nie rozdarła się aż do serca. Wiersze czytał Tomasz Marzecki.